Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tematem kopania kryptowalut w czasach kryzysu i moim gościem jest Michał Stryjewski, którego na pewno znacie z firmy Unlimited, a także na pewno z giełdy Coinquista. Cześć. Witam serdecznie wszystkich widzów. Witam Cię, Majku. No, czyli kopanie kryptowalut, temat gorący. Raz, że mamy kryzys, pandemię. Dwa, ceny spadły. Trzy, halving już za rogiem, tak? Tak jest, już właściwie. Tak, coraz bardziej kopacze mają te nastroje, coraz mniej pozytywne, że tak powiem, zwłaszcza, że jak powiedziałeś, halving już tuż. Ceny trochę rypły nam w ostatnim czasie z 8 tysięcy dolców do 3-700 właściwie, natomiast troszeczkę to odbiło. Poza tym pandemia, światowe konflikty, jak dopiero co ten, który tam z Iranem się jeszcze toczy na pewno gdzieś w kuluarach. Więc masa rzeczy negatywnych, które się na świecie dzieją i nie najkorzystniej to wpływa na krypto. No niestety, kryptowaluty, właściwie szykowaliśmy się w kryptowalutach na kryzys finansowy, ale nie koniecznie na to, co się teraz dzieje na świecie. Tak, ten kryzys jeszcze nadejdzie, bo na pewno nadejdzie, co do tego nie mam wątpliwości, jak już się uspokoi pandemia, ale jak na razie no, mamy spadki, chociaż Bitcoin, no, trzeba powiedzieć, że pomimo tego spadku to odrobił całkiem nieźle, aczkolwiek no, zbliża się halving i tutaj... Właśnie chciałem z tobą porozmawiać. Wiadomo, jesteś osobą, która jest znana w branży, w polskim świecie górnictwa kryptowalut. Zajmujecie się dystrybucją, ściąganiem koparek. Można u was taką koparkę nabyć. No ale na pewno macie jakieś tam różnego rodzaju sztuczki. No tak, to nie jest tak, podejrzewam, że halving się zbliża, to już znikasz z rynku, tak? Nie, no zdecydowanie tak. Mamy kilka ciekawych sztuczek. Jak najbardziej halving jest tym, co było też 3 lata temu, więc też jakbyśmy wiemy historycznie, jak do tego się przygotować, jakie są nasze, jakie mamy możliwości i sposoby ku temu, żeby zwiększyć ROI, czyli zwrot z inwestycji. Jak najbardziej chętnie się dzielimy takimi wskazówkami z naszymi klientami. Mamy kilka tajnych wskazówek, którymi już dzielimy się wyłącznie z naszymi klientami. Natomiast kilka fajnych metod tutaj zdradzimy dzisiaj na łamach swojego programu. Oczywiście, no ale pierwsze moje takie pytanie właściwie to jest, jak ty myślisz, czy ten halving faktycznie to będzie takie bankructwo górników, czy to faktycznie będzie tak, że będzie już kapitulacja? No i drugie pytanie powiązane z tym, jak myślisz, jak się zachowa cena Bitcoina po halvingu, bo przed halvingiem już mieliśmy spadki, wszyscy już wieszczyli $1000 za Bitcoina i koniec w ogóle wszystkiego sieci. No ale teraz można powiedzieć, jakoś na razie trudność spadła i potwierdza się po raz kolejny to, że wypadają najsłabsi na początku, a reszta kopie dalej. Więc jak myślisz, jak to będzie? Ja szczerze mówiąc tak samo traktuję kopanie Bitcoina jak jego hodlowanie, więc jeżeli my kopiemy kryptowalutę Bitcoina w tym przypadku, no to my musimy te środki na prąd mimo wszystko w dalszym ciągu gdzieś tam ponosić te koszty, tak? Więc dla mnie trzymanie Bitcoina graniczy z tym samym, co właśnie kopanie długoterminowo. Nie powinniśmy w żaden sposób nigdy realizować tych kosztów, tych zysków z Bitcoina ze względu na to, że właśnie ten ROI nam się przez to wydłuża, tak? To jest główna rzecz. Pierwsze pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć, to właśnie w związku z tym, jak to się zachowa po tym halvingu, tak? Bo przede wszystkim uważam, że tak jak już wcześniej nagrody gdzieś tam były okrajane o te 50%, jak w przypadku 2016 roku, przepraszam. 16, dobrze mówisz, 16. Roku, tak. Też ta nagroda spadała z 25 bitcoinów. Również były wielkie obawy, że ten mining domowy całkowicie się skończy. Główną też zaletą zakończenia tego miningu ma być to, że ci producenci maszyn tworzą tak skomplikowane, tak olbrzymie maszyny z tak wielkim zużyciem energii, że właściwie to jest największym problemem tych kopaczy domowych. Nie ten fakt właśnie, że ten halving się dzieje, tylko ten fakt, że Bitcoin i maszyny, które są tworzone pod Bitcoina, są właściwie żyłowane już do granic. Do granic możliwości procesorowych, do granic możliwości zasilaczy. Więc ten problem tutaj właśnie w tego tak, przepraszam, to jest problem takiego typu właśnie, tak? Czyli te maszyny są produkowane coraz to mocniejsze i już tam naprawdę jest bardzo wysoki poziom. Jak w 2016 roku, no jeszcze mogliśmy kopać spokojnie na naszych komputerach. Jeszcze tam jakieś zyski z tego mieliśmy, więc śmiało można to było robić. Jeśli chodzi o samą cenę Bitcoina i same wydobycie jakby, które będzie po tym halvingu, no uważam, że owszem, zakończy to pewien etap tego miningu domowego na skalę taką bardzo małą, jeśli chodzi o samego Bitcoina, pamiętajmy o tym, bo inne kryptowaluty uważam, że w dalszym ciągu będą kopane, jak Dash, jak Zcash, jak Ethereum w domowych warunkach.
Natomiast uważam, że w przypadku Bitcoina będzie to raczej kopanie indystrycjonalne przez większe kopalnie, które będą zmuszone korzystać z dużo, dużo tańszej energii lub z zielonej energii. Tak, no jeszcze ewentualnie to, co wspomniałeś, ze względu na to, że maszyny mają coraz większej mocy, o ile dobrze wiem, to z 19 to już przekroczą nawet chyba 3 kW poboru mocy z gniazdka, więc postawienie więcej niż jednej w domu, to zaraz się okazuje, że brakuje prądu na domowe potrzeby. Druga sprawa to jest to, co mówisz, no cena energii, tak, no w Polsce średnia gdzieś tam domowa 60-65 groszy, no to jest niestety zdecydowanie za dużo, żeby myśleć o tym, żeby kopać. Wiesz, jest taki argument, ja zastanawiam się, to właśnie tak mi się przypomniało, bo kiedyś ja teraz kopaniem kryptowalut praktycznie się za bardzo nie zajmuję. Przeszedłem troszeczkę w inne branże, ale można powiedzieć, że gdzieś tam cały czas to obserwuję i pamiętam rok 2019, jak Bitcoin spadł do tych około 3000 dolarów, to bardzo dużo osób tutaj wręcz na mnie hejt się wylewał, że jak to, przecież to już w ogóle się nie opłaca kopać, to już w ogóle nie ma sensu, jak to mogą ludzie, i zawsze, wiesz, podstawowy argument, właśnie to, o który chciałem, było, lepiej kupić, to po co ta koparka, po co ten, lepiej kupić i trzymać, tak, tego Bitcoina, nie? No, tak, to często jest gdzieś to argument, z którym ja też się, że tak powiem, zderzam, Mike, więc tak samo staram się to rozgraniczać. No krótko mówiąc, są dwa rodzaje inwestycji. Tak naprawdę jest, jeśli chodzi o kryptowaluty, to jest ich znacznie więcej, ale tak rozgraniczając, no to można kupić Bitcoina i go trzymać i z tym się utożsamiać, lub wesprzeć też infrastrukturę sieci Bitcoin i być jednym z nodów, który weryfikuje te transakcje, więc to też w zależności od ideologii osoby, która podejmuje ten temat tak naprawdę, tak? Jeżeli mówimy tutaj typowo o wyciąganiu zysków i korzyści, no to jasne, to czasami hodlowanie jest bardziej opłacalne, natomiast to też nie zawsze, nie w każdym przypadku, bo właśnie o tych metodach, o których chcę właśnie powiedzieć, to w tych przypadkach to nie będzie właśnie. Oczywiście, ale to dobrą rzecz wspomniałeś. Prowadzenie węzła Bitcoina nie niesie za sobą żadnych tak naprawdę korzyści finansowych. Robimy to pro bono, no chyba że stworzymy sobie mining pool, no to wtedy dostajemy, wiadomo, jakąś prowizję od pula, tak? Ale jeszcze kwestia jest przyciągnięcia. Nie wyobrażam sobie zrobienia na Bitcoinie, tak, mining poola. To trzeba by było naprawdę dużo osób przyciągnąć, żeby te bloki w jakikolwiek sposób wpadały, nie? Więc dokładnie, żeby pozyskiwać pracę w ogóle do tego poola, prawda? Tak, tak, tak. Tak, dokładnie, więc tutaj powiedziałbym, że no, trzeba wiedzieć o tym. Prowadzenie węzła jako węzła w domu nie dostajemy. Ponosimy tylko i wyłącznie koszty, no ale działamy na rzecz sieci, tak, dzięki której można będzie, można powiedzieć sobie, i realizować, i być niezależnym, i trzeba przyznać, Bitcoin jest w tej chwili aktywem finansowym, które jest niepodatne na żadne zakusy póki co rządzących, tak, żeby tam nam odebrać nasze środki. No ale wspominasz tutaj o sztuczkach, myślę, że wszyscy na to czekają, myślę, że trzeba tu przejść. Jakie miałbyś rady właśnie dla osób, które chciałyby w jakiś sposób zoptymalizować te swoje zyski, tak, bo wiadomo, jak ktoś musi dopłacać drugie tyle do kopania, no to trzeba się zastanowić, czy jest sens, tak? Bo nie wiadomo, kiedy ten Bitcoin urośnie, a nie każdy wytrzyma. To tak z moich szacunków, 1 kW, maszyna 1-kilowatowa w skali miesiąca to jest 300 kilkadziesiąt złotych, może nawet trochę więcej. No to 3 kW to już wiadomo, ile trzeba miesięcznie do tego dopłacać. Nie, no zdecydowanie tak, masz rację, więc jak najbardziej te sztuczki powinny być stosowane nawet na co dzień tak naprawdę, jeśli ktoś by chciał sobie zwiększyć tę rentowność. Natomiast też te sztuczki jakimś tam ryzykiem obarczą są. Nie, też to trzeba weryfikować, zanim w cokolwiek wejdziemy, ale za chwilkę może to gdzieś tam szczegółowo o tym będę opowiadał, jak już będziemy poszczególne metody wchodzić. No to jest właśnie dobry pomysł, myślę. Myślę, że to właśnie to jest tak jakby clue całego tego odcinka. Bo wszyscy czekają, także, jak to się mówi, czyń swoją powinność, tak? Tak, także próbujmy. A więc tak, moi drodzy, ja moim klientom głównie polecam skupianie się na tym, żeby pozyskać też pule multiwydobywcze, że to tak to nazwę. Są pule, na których możemy kopać jednocześnie wiele kryptowalut naraz. Dzięki temu jesteśmy w stanie zdywersyfikować sobie spadek pewnych kryptowalut, które wydobywamy. Za pomocą tych puli możemy również otrzymywać walutę, której normalnie się nie kopie. Czyli załóżmy, jeżeli nie jest możliwe wydobywanie waluty takiej jak na przykład, nie wiem, Tron, tak, TRX, no to jak najbardziej w tym przypadku tego pula, który nazywa się prohashing.com,
powtarzam, prohashing.com, jest możliwość wydobywania właściwie przy jednej koparce nawet 100 walut jednocześnie, gdyż koparkę dzielimy na 100% i 1% odpowiada za każdą jedną walutę, którą wydobywamy, do której przypisujemy adres portfela, na który ona będzie nam transferowana. Pool działa na zasadzie takiej, że wydobywa wszystko, co jest opłacalne na danym algorytmie, czyli jeśli to jest SHA-256, ten algorytm bitcoinowy, no to kopie wszystko, co jest na nim opłacalne, czyli bitcoina, peercoina, digibyta, to, co jest w danej chwili opłacalne, następnie sprzedaje to automatycznie na korzyść waluty, którą my sobie wybierzemy, czy tam 100 różnych walut, jakkolwiek to sobie tam gdzieś tam ustawimy, prawda? I to jest jedna z takich metod, jak sobie tą dywersyfikację zrobić, gdyż pamiętajmy o tym, że kopiąc kryptowaluty musimy wydawać na prąd mimo wszystko. Jeżeli chcemy w ogóle kopać kryptowaluty dobrą, prawidłową strategią, no to kopiemy, kryptowaluty zostawiamy, sprzedajemy je wyłącznie, kiedy jest odpowiedni do tego moment, a nie w momencie, kiedy chcemy sprzedać, kiedy chcemy zapłacić za prąd, krótko mówiąc, tak? Więc naszym przede wszystkim numer jeden strategia, no to sprzedaż bitcoina wyłącznie na górkach, sprzedaż kryptowalut wyłącznie na górkach, a nie w momencie, kiedy potrzebujemy zapłacić za prąd. Następnie, kiedy już wydobędziemy tych kryptowalut różnych 20-30, możemy za pomocą naszej aplikacji Blockfolio ustawić sobie przypomnienia, żeby w odpowiednim momencie, w odpowiednim kursie to sprzedać lub też transferować to bezpośrednio na giełdę, gdzie będziemy sobie ustalali odpowiednie zlecenia. Więc to jest taka pierwsza podpowiedź. Pool to prohashing.com i mining-nl. Dwa pule, które zawierają właśnie tego typu rozwiązania za dosyć niewielką opłatą. Są to pule już zaufane, od kilku lat istnieją. No my od 2017 roku na nich pracujemy, więc no te 3 lata przynajmniej już są na rynku, a przypuszczam, że to nie tylko tyle. No i to jest taka pierwsza metoda, czyli dywersyfikacja, krótko mówiąc, tak? Dywersyfikacja, żeby nie iść tylko w jedną walutę, żeby też skupiać się na innych, tych bardziej opłacalnych w danych momentach, bo jak widzieliśmy nieraz po wykresach, po analizach różnych traderów, nie wszystkie kryptowaluty spadają wraz z Bitcoinem. Wiele kryptowalut rośnie. Zgadza się. No tutaj można powiedzieć, ja bym dodał, bo robiłem kiedyś dawno temu film o prohashingu, także znany jest mi temat, bardzo fajna sprawa. Ja bym dodał tylko od siebie, że jest tego oczywiście też jedna wada, bo wszystko, jak to się mówi, nie ma róży bez kolców. A mianowicie, tak jak powiedziałeś, oni używają, to tak jakby ty udostępniasz swoją moc, tak? Oni kopią, decydują, co kopią i na bieżąco to sprzedają. No tak, no teoretycznie można stwierdzić, takie że... Tak, dokładnie. I chodzi o to, że mogą no, sprzedawać, gdy, czyli tak jakby ty dostajesz, co byś chciał dostać, ale oni na bieżąco to sprzedają, tak? Czyli mogłaby być teoretycznie sytuacja, że kopiesz dzisiaj, jakbyś sprzedał za 3 dni, to by się okazało, że 30% więcej dostaniesz, bo akurat będzie pompka na walucie. Więc to tak, to ma swoje, ale wspomniałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, ja to też wielokrotnie powtarzałem. Jeżeli ty jesteś zmuszony do tego, żeby sprzedawać swoje coiny, bo musisz zapłacić prąd, no to tak jakbyś, nie wiem, ja bym powiedział, porównał to do prowadzenia działalności gospodarczej, że musisz, nie wiem, narzędzia sprzedawać, żeby zapłacić pracownikom, tak? No bo może się okazać, możemy sobie wyobrazić sytuację, że akurat spadł dany coin czy token, ty go musisz sprzedać, żeby zapłacić prąd, a 2 dni później jest pompka 50% czy 60% do góry, tak? No i tak, przy prowadzeniu biznesu trzeba mieć rezerwy, no. Dobrze to, Mike, porównać taką analogię. To jest ta sama sytuacja przy trzymaniu bitcoina. I w momencie, kiedy jesteśmy w stanie już go trzymać, bo musimy środki wypłacić z bitcoina, bo na przykład nie mamy za co jeść, dokładnie to jest sama sytuacja. Dokładnie to jest sama sytuacja, czyli albo inwestujemy, albo realizujemy zyski. No dokładnie, dokładnie, dokładnie. Bitcoin pokazał, że cierpliwi zyskują najwięcej, także. Zresztą słuchaj, w każdym biznesie, no przecież ja gratuluję każdemu, kto otworzył biznes i od razu, jak to się mówi, w pierwszym miesiącu gigantyczne zyski netto i cały czas zyski. Wielokrotnie każdy, kto prowadził biznes, wie, szczególnie jak rozkręca nowy biznes, trzeba troszeczkę na początku zainwestować w tą działalność. I tutaj kopanie kryptowalut nie jest niczym, można powiedzieć, tutaj jakimś wyjątkiem od tej reguły. No chyba, że ktoś sobie kupił koparkę w czerwcu 2017, Antminera S9, tak? Albo D3. Tak, albo D3, strzał w dziesiątkę, półtorej miesiąca czy miesiąc się koparka zwracała. No, gorzej jak ktoś kupił w grudniu. Następny batch, tam 6 czy 7, to już był problem. Tak. To już... Tak. No way. Tak, dokładnie. Więc jak najbardziej, to tak, to ten biznes jest obarczony olbrzymim ryzykiem. Ja też na początku tworzenia tego sklepu nie zdawałem sobie z tego sprawy, krótko mówiąc, aż takiej, jeżeli chodzi o to ryzyko. Natomiast teraz wszystkich moich klientów
bardzo mocno przestrzegam. Jeżeli są zdecydowani na jakąś koparkę, to postaram się ich dwa razy im wybić tą z głowy, zanim ją sprzedam, gdyż potem wiem, że do mnie przyjdą z pretensjami, dlaczego pan mi nie doradził lepiej. Tak? Ja też mam tą wiedzę i staram się jak najbardziej czerpać, znaczy rozdawać ją ludziom, którzy chcą w ten biznes wejść, żeby potem nie stracili, tak jak niektórzy inni z ludzi, których znam, czy tam znajomych, którzy próbowali na samym początku. Tak, no doradztwo, pamiętajcie ludzie, doradztwo jest za darmo u ekspertów miningowych, u mnie czy u innych firm koparkowych. Zawsze warto się dopytać, nie warto robić tego na własną rękę. To jest jak z inwestycją w, nie wiem, w złoża, w surowce. No, sami tego nie zrobimy, jeżeli nie znamy się na tym kompletnie i nie warto tego to robić. To jest jak makler, powiedzmy, potrzebny jest nam przy obrocie, tak tutaj doradca, ekspert przy wyborze odpowiedniego sprzętu również jest konieczny. Inaczej zawsze będziemy tracić, zawsze będziemy narzekać, że jest źle, że kopanie się nie opłaca. Po prostu dlatego. No tak, to jest prawda, tak? Zresztą powiem ci tak, no kopanie jest biznesem wysoko wyspecjalizowanym w tej chwili. To nie jest, a ja znam osoby, które bawiły się jeszcze nie tak dawno, osoba, która nie potrafiła do BIOS-u w komputerze wejść i ona miała koparkę kryptowalut albo nawet kilka, tak? No więc no generalnie, tak. No... Specyficzny biznes, tak? Specyficzny tak. Biznes, mocno pasywny, jeśli, no znaczy inaczej, też klienci dzielą się na dwóch, na tak jak właśnie powiedziałeś, czyli tych, którzy mimo się nie znają, a i tak próbują kupić, nie słuchają opinii, nie słuchają ekspertów, ale są też te osoby, które chcą kupić, zostawić, zapomnieć o tym, żeby tylko na portfel im wpływało już nawet złotówki po spięciu z kantorem, bo też mamy kantor i to też tak u nas działa, że jeżeli ktoś bardzo sobie mocno chce, to PLN już dostaje bezpośrednio, więc wiesz, więc taka trochę kryptoreklama, przepraszam, ale... Nie no, spoko, no wiadomo, że... Tak to działa akurat, nie? Tak, no. Ale mamy jeszcze kilka ciekawych innych metod, które mogą bardziej gdzieś tam wzmocnić te zarobki, bo to taka pierwsza była, wiesz, na... Oczywiście, no. To przejdźmy w takim razie do drugiej. Tak jest. Więc druga, moi drodzy, to jeżeli dobrze to połączymy z tą pierwszą, no to jest staking, tak? Staking wzmacnia nam kolejne zyski, przychody. Jeżeli wydobywamy walutę, która również jest możliwa do stakowania, czyli pokrótce wyjaśnię, na czym polega staking. Bardzo dobrze ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że dobrym wyjaśnieniem będzie kryptolokata, czyli postawiamy jakąś część naszego portfela, naszych kryptowalut na serwerze producenta tej kryptowaluty, krótko mówiąc, lub innego serwera, i w zamian za to, że tam trzymamy te określone środki, uzyskujemy każdego dnia jakieś wynagrodzenie. Więc krótko mówiąc, te waluty, które byśmy wydobywali dzień w dzień na prominingu, czy tam na prohashingu, przepraszam, moglibyśmy również wydobywać takie, które są stakeowane, i te staking automatycznie na innej platformie do stakowania realizować. Czyli w związku z tym, że robimy robotę, raz wydajemy tą samą energię, raz zużywamy tą samą energię, będziemy mogli wykorzystać jeszcze te same kryptowaluty do zwiększenia naszego zysku, krótko mówiąc. Bez dodatkowych kosztów. Tak, trzeba tylko jasno właśnie powiedzieć, że żeby ktoś tutaj nie pomylił, o ile są hybrydowe kryptowaluty, które mają i proof of work, i proof of stake, to żeby nikt nie wpadł na pomysł, że może sobie odpalić koparkę, wydobywać Liska, Trona czy Steama, tak? Nie. Właśnie do tego jest ten prohashing, tak? Wy dostajecie wypłatę, a później wrzucajcie ją w stake, tak? I zyskujecie kolejne, tak? Jak to się mówi, jak coś ma leżeć, to lepiej, żeby zarabiało, tak? Więc... A umówiliśmy się już na początku, że kryptowaluty mają leżeć i czekać na swój moment, więc warto przy okazji dodatkowo sobie gdzieś tam pomnażać z nich zysk, nie? Oczywiście, jak najbardziej. Będzie rosła. No i idąc za tym, że tak powiem, do trzeciej z metod, bardzo powiązanej właśnie ze stakingiem, chodzi o masternody. Chodzi o masternody, czyli taki najmocniejszy node, węzeł bitcoinowy, który ma najwięcej uprawnień, tak? Który też otrzymuje jakby największe wynagrodzenie w związku z tym, jakie transakcje są przeprowadzane za pomocą tego noda. Więc masternode jest kolejną, bardziej bym powiedział, hiperkryptolokatą, która wymaga większych nakładów środków, ale z kolei otrzymujemy większe wynagrodzenie i też w przypadku pewnych projektów, jak na przykład Dash, ryzyko straty jest bardzo niskie, bardzo niewielkie, tak? Bo wiemy, jak pewnie znasz, Mike, masternody, no są po 1000000% możesz sobie wyciągać dziennie, a okazuje się, że projekt jest. Tak, ja to właśnie. Bardzo... Tak, jeśli chodzi o masternody, ja zawsze mówię coś takiego, że oczywiście postawienie masternoda Dasha, który kiedyś kosztował $1,000,000, tak, jeden masternod w czasach bańki, to jest super sprawa, aczkolwiek mówię jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie, że jeżeli postawienie masternoda kosztuje 10, 50 czy $100,
to tak de facto każdy będzie mógł sobie takiego masternoda postawić. Więc moja taka rada, że jeżeli już masternody, to nie na pewno takie najtańsze i na pewno nie takie, które obiecują, bo tak jak powiedziałeś, miliony procent w skali roku, tak? Bo to jest nie do utrzymania, to tak jakbym ja powiedział biznes. Dobra, robię biznes. Słuchaj, no daję ci, kupujesz ode mnie za waluty fiat czy za bitcoiny moje jakieś tokeny mojej firmy, a ja ci później dywidendę wypłacam w tych tokenach, tak? No genialny biznes. Ja mam bitcoiny, ja mam złotówki czy cokolwiek innego, a ty masz masę bezużytecznych tokenów. No wszystko się spina, tak? Wypłacam ci milion procent. Ale w tokenach, tak? Więc tutaj, no tak, masternody jak najbardziej tak, ale tutaj, tak jak mówię, też wysoko specjalistyczne, też trzeba na to, zresztą na wszystko trzeba uważać, tak? No nie, no, tak, nie, ale tak jak powiedziałeś, chyba z tych wszystkich trzech, co wymieniliśmy, to jest największy stopień ryzyka przy masternodach, bo tak jak ja tak też wielokrotnie wchodziłem, właśnie badałem na początku tam 3 lata temu wstecz na masternodes online, pierwsze masternody, no to jak faktycznie po 1000, po 2000% było nawet stawki dziennej, no to kupowałem tych masternodów, kupowałem tych walut, tych kontraktów, natomiast no 3 dni później ich wartość była już tylko tak 10%. Tego, co było, trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. No słuchajcie, no jeżeli powiedzmy, nie wiem, jakieś tam różne są na rynku, mamy jakąś średnią zarobków, które możemy wyciągnąć, no to jeżeli taki masternode daje nam 100 razy tyle, czy 1000 razy tyle, co można, faktycznie wiemy, że są to realne zarobki, no to trzeba się zastanowić, skąd się wezmą te środki, tak? No. Dokładnie tak. Dlatego tutaj te trzy case'y są oczywiście ryzykowne, natomiast no, pozwalają zwiększyć, krótko mówiąc, z większym zyskiem zawsze idzie większe ryzyko, więc i tutaj to ryzyko jest wpisane po prostu w ogóle w inwestycje w kryptowaluty, a jeszcze bardziej w staking czy masternody, prawda? Oczywiście, no wiesz, czym innym jest stakeowanie, czy takiego trona, czy takiego liska waluty, która oczywiście, no też tam na rynku różne rzeczy się dzieją, ale która jest w czołówce, trzeba powiedzieć, nawet tych walut z pierwszej setki, a czym innym jest stakeowanie coina, który daje 100 razy tyle, ale jest na miejscu 2470 na przykład, tak? No przecież wiadomo, że projekt, który chce zdobyć, już pomijając, że mogą być intencje jakieś takie nie do końca czyste twórców projektu, no to chce przyciągnąć ludzi, tak? Chce ściągnąć kasę z rynku. Oni chcą wasze bitcoiny, oni chcą wasze fiaty, tak? A w zamian chcą dać swojego coina. Więc tutaj, no mówię, masternody szczególnie, bardzo duża uwaga. Proof of stake, to też trzeba się zastanowić, jeżeli średnio tam kilka czy kilkanaście procent jest, to trzeba się zastanowić, dlaczego projekt z dalekiej czołówki daje na przykład 1000% rocznie, nie? Dokładnie tak, też warto, też jak bardzo dobrze mówię, zwracasz uwagę, Mike, na to. To też jest istotne, że ludzie często, inwestorzy często podchodzą do projektów kryptowalutowych jak do tradycyjnych instrumentów finansowych, które są regulowane przez wiele organizacji, przez wiele instytucji, a tutaj ktoś pokazuje cenę jakiegoś projektu, ktoś wiąże z tym jakąś właśnie zaufanie, że to jest regulowane i tak dalej, a cena się w ciągu 10 minut totalnie zmienia i nie ma to żadnego wpływu i żadnej kary za to nie ma. Po prostu nikt się z tym nawet nikogo to nie zaskoczyło tak naprawdę, a jeżeli spada, nie wiem, ropa 40%, no to widziałeś, co się wydarzyło ostatnio, tak było to. Oczywiście, słuchaj, no. Prawanie rynku totalne nie było takiego albo wcale, albo przez kilkanaście, kilkudziesięciu lat, tak? No ale oczywiście, no nawet jeżeli już poruszamy rynki tradycyjne, to nawet na rynku akcji, no przecież są hamulce, tak? Jeżeli giełda spadnie więcej niż ileś tam, no to automatycznie jest chlast, zawieszenie i tak. Dziękuję, do widzenia. W krypto wzrosty o 1700% i spadki o 80% w ciągu dnia, właściwie można powiedzieć, szokują niektóre osoby, ale tych starszych wyjadaczy to nie dziwią specjalnie, tak? No gdyby Bitcoin spadł o 80% w ciągu jednego dnia, no to byłby szok dla społeczności, ale jakieś tam projekty gdzieś tam nie wiadomo skąd, no to... Faktycznie, to już nie. Ale dlatego warto też kiedyś nad tym pracować. Ja też osobiście tak zastanawiam się nad tym, żeby akurat te regulacje byłyby dobre, żeby właśnie wykluczyć tego typu działania, żeby nie można było tak dampować cen, żeby też ograniczyć troszeczkę działania dźwigni, jak na przykład BitMEX, która ma olbrzymi wpływ na kurs Bitcoina w tej chwili, jak w przypadku tych liquidation transaction, które ostatnio zlikwidowały 1,5 miliarda. No. Widziałeś, cena 1,5 tysiąca dolców przez BitMEXa, tak? Zgadza się, masz całkowitą rację i właśnie to jest, słuchajcie, no im, na razie kryptowaluty, no nie ukrywajmy, to jest w większości spekulacja, tak, to jest w większości granie na emocjach, manipulacje rynkiem i tak dalej. I tak naprawdę co z tego, są projekty, które mają gotowy produkt,
które faktycznie mają używalność, a cena szoruje pod nie, no bo spekulanci nie znajdują zastosowania w takich tych, można powiedzieć, im więcej będzie regulacji, myślę, że no niestety, tym mniej będzie można zarobić na jakichś tam spekulacyjnych aspektach, ale no, tym więcej będzie projektów, które faktycznie mają realne zastosowanie i na to będą ludzie patrzeć. Dokładnie, będzie bezpieczniej, będzie ogólnie bezpieczniej na rynku, będzie łatwiej się przez ten rynek przedrzeć, nie tracąc całego depo przy każdym jednym projekcie, który gdzieś tam jest lekko podejrzany. Ja też jako osoba, która prowadzi giełdę, no mam też kilka takich sytuacji, że klienci mają też olbrzymią niewiedzę, olbrzymią nieświadomość, jak korzystać w ogóle z giełdy. Ostatnio trafiła nam się sytuacja, że klient za kilkanaście tysięcy kupił bitcoina po kursie, wiesz, 3 miliony, nie? Potem pretensje, wiesz, że dlaczego kupiłem, dlaczego mnie nie było, a dlaczego mnie nie uprzedził przed tym i tak dalej, więc po prostu bardzo trzeba naciskać na edukację i przede wszystkim na te regulacje, żeby też starać się mimo wszystko jako polskie firmy gdzieś tam, żebyśmy, bo to my psujemy sobie ten rynek, jeżeli tych regulacji nie będzie, no i powinniśmy o to dbać, krótko mówiąc. Zgadza się, bo niestety prawda jest taka, że na polskim rynku firmy legalne mają podgórkę, muszą wypełniać tony papierów, jako osoba zaangażowana w giełdę, tak wiesz doskonale jak to jest, a wszyscy oszuści, piramidy finansowe i tak dalej mają gdzieś za nic mają prawo i środowisko krzyczy, że jest, a KNF budzi się po 2 latach. Zdecydowanie tak. Tutaj dlatego warto, żeby troszeczkę wzmocnić, że tak powiem, działania tych wszystkich instytucji, które wokół krypto też się tworzą, bo wiemy, że powstał sąd arbitrażowy, wiemy, że są działania izby gospodarczej jak najbardziej, ale myślę, że teraz w czasach kryzysu powinniśmy jeszcze bardziej na to zwrócić uwagę i gdzieś tam zaostrzyć bardziej rygor, jeśli chodzi o przede wszystkim firmy, które na naszym polskim ogródku tutaj próbują się tworzyć i oszukiwać Polaków, ale też przy okazji na firmy, które wchodzą do nas z zagranicy i również próbują to robić, więc powinniśmy mieć tutaj specjalne oddziały, spółki, nie wiem, cokolwiek, firmy czy organy nadzorujące tego typu działalności tylko i wyłącznie kryptowalutowych, gdyż 70% czy 60% nie chcę wspomnieć, ale to taki procent jest, to są oszustwa, tak? To w większości jest oszustwo, więc no, uważam, że powinien być specjalny organ nadzorujący jakkolwiek działanie takich podmiotów. Zgadza się, a szczególnie, że wiesz, no środowisko jest chętne do współpracy, przecież równie dobrze, jak to się mówi, gdyby KNF tylko chciał, czy na jakąś, tak jak powiedziałeś, specjalny, czy nie, no, niekoniecznie organ, ale nawet specjalna komórka KNF-u do spraw kryptowalut i technologii blockchain, przecież my byśmy im przynieśli na tacy wszelkiego rodzaju oszustów, piramidy finansowe i tak dalej. Oni mogliby to weryfikować, ale całą robotę tak naprawdę wykonałoby środowisko, tak, no bo wiadomo, że to wszystko jest, no ale to jest, można powiedzieć, musimy poczekać, tak, aż ktoś z rządzących zmieni nastawienie. Dobra, lecimy dalej, jak to się mówi, także co tam tak, jeszcze masz w zanadrzu? Ostatnią taką mam ciekawostkę, której pewnie nikt się nie spodziewał. Ja też używałem tego typu metod przy pozyskiwaniu energii cieplnej w związku z koparek, też takiej jakby całkowicie darmowej, ale wyjaśnię, o co chodzi. Prawdopodobnie wielu osób, które ma korzystać z zielonej energii, będzie wiedziało automatycznie, jak sobie tutaj na tym zarobić. Mianowicie, jak wiemy, panele fotowoltaiczne dostarczają nam energię elektryczną do naszych gniazdek i tak dalej poprzez ogniwa, tak? I moi drodzy, my 20% lub 30% w zależności od naszej instalacji, czy jest ona poniżej 10 kWp lub powyżej 10 kWp, my musimy 20 lub 30% oddawać automatycznie do operatora. Czyli jeżeli nie wykorzystamy naszej energii, powiedzmy w 100%, to musimy oddać pozostałość do naszego operatora, który odda nam tą energię, jeżeli ona będzie nam potrzebna, lub ją skupi po niższej cenie energii, która jest obecnie na giełdzie. I tutaj pojawia się właśnie okazja. 20 lub 30% energii bardzo dobrze właśnie podłączyć sobie nawet koparkę do nie wiem, czy znaleźć osobę, czy dać ogłoszenie, która posiada źródła odnawialne energii na przykład, tak? I już jesteśmy w stanie się, bo przede wszystkim ona 30% energii musi oddać za słabe pieniądze, więc możemy tą różnicę pokryć. Jak w tej chwili mamy podłączone na przykład urządzenia w biogazowni, no to cena powiedzmy na giełdzie jest 235 zł za megawattogodzinę. My skupujemy to za 300 zł, tak? Natomiast sam powiedziałeś, cena w gniazdkach jest za 600 zł w sumie megawattogodzina, tak? Więc mamy 50% ucięcia kosztów z miningu, jeśli chodzi o domowy mining. Więc krótko mówiąc, jeżeli w okolicy jest osoba lub firma lub ktokolwiek, kto pozyskuje energię w sposób naturalny z zielonych źródeł, warto się z taką osobą skontaktować, bo
to jest biznes obustronny i osoba sprzeda swoją energię, którą sprzeda drożej tą energię, którą sprzedałaby taniej operatorowi, a my z kolei taniej pozyskamy energię do naszych minerów, co poprzez to da nam lepszy zysk. Oczywiście, tu jest dobry temat, który poruszyłeś, biogazownia, bo akurat biogazownia nad panelami ma taką zaletę, że biogazownia produkuje tę energię cały czas. Tak, no niestety panele z oczywistych względów nie produkują jej w nocy, tak, i generalnie jak jest dzień pochmurny, produkują jej zdecydowanie mniej, więc tutaj biogazownia, no taki biogazownia to myślę, czy jakieś takie właśnie, nie wiem, jakby ktoś miał jakąś tamę, powiedzmy, hydroelektrownie, tak, chociaż w Polsce jest to ciężki problem. Przepraszam. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, no, z tego co wiem, to no, produkcja i sprzedaż energii z fotowoltaiki to się kompletnie nie kalkuluje, bo chyba za biogazownię chyba nawet są wyższe, mówisz 300 zł za znaczy 230 za megawattogodzinę? Tak, 235, jak dobrze pamiętam, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, bo mówię, my kupujemy tam za około 300 zł megawattogodzinę i mamy te stawki jeszcze na 2 lata dogadane, więc tutaj spoko, ale 235, zresztą to nawet każdego dnia ona się zmienia, więc lepiej byłoby sprawdzić, jaka jest obecna cena na giełdzie energii elektrycznej. Natomiast to jest w granicach coś 230-240 zł za megawatt. Tak, bo ja słyszałem nawet o kwotach 180, więc to właśnie, że jeżeli... Więc to już było, może się to zmieniło, bo to tak jak mówisz, to jest rynek energii, który cały czas tam gdzieś to się zmienia, tak? Więc tak. Tutaj tak. Tak, bo to ktoś tam, ja pamiętam takie rozmowy. O, to ja sobie tutaj nabuduję paneli i jak to się mówi... będę sobie produkował i zarabiał na tym, ale ja mówię, no przelicz, można to wyliczyć, przelicz, ile w ciągu życia wyprodukują i ile ci wyjdzie koszt wyprodukowania kilowatogodziny energii. I sobie wtedy przelicz, czy ci się opłaca inwestować, czy się opłaca w ogóle taką inwestycję czynić, tak? Bo to tak zrobię małą dygresję. Pamiętam klienta, ja akurat pracuję raz, że w budownictwie, w energetyce, dwa, że gdzieś tam dodatkowo w sprawach tam ogrzewań, nieogrzewań i tak dalej. I pamiętam, klient kupił sobie pompę ciepła, niebotyczne pieniądze na to wydał i ja mu tak na szybko przeliczyłem i powiedziałem, wie pan co, no wszystko fajnie, ale pan za zakup tej pompy ciepła miałby pan gazu na 30 lat. I teraz pytanie, czy był sens inwestycje w taką pompę ciepła robić, tak? No i klient trochę się zdziwił. Może następnym razem pomyśli, tak? Następnym razem to przeliczy, nie? Nie, fatalnie. Ludzie nie liczą, ludzie widzą, że jest u sąsiada za płotem i często chcą takiego samego rozwiązania, chociażby z zazdrości, a potem im wychodzi, że 25, tak jak ostatnio rozmawialiśmy przez telefon, 25 lat, jak się coś się zwraca i potem jest z tego zysk, no to już jest jakiś z tego zysk, ale jak rozmawialiśmy, no niech to kupmy, zainwestujmy, niech to się zarobi, zwróci, tak, i wtedy jesteśmy faktycznie zarobieni, tak, ta inwestycja przyniosła jakiś dochód. A taka sprzedaż to są tylko marketingowe błahy. Oczywiście, bo wiesz co, ale to większość ludzi nie ma pojęcia o prowadzeniu biznesu, bo tak naprawdę co z tego, że coś ci się zwróci i ty to wyrzucisz, to tak naprawdę twoje pieniądze, po pierwsze jest inflacja, odzyskałeś swój wkład, no ale to co, to trzeba być szczęśliwym z powodu tego, że się wkład odzyskało, to powinno ci zarobić jeszcze na drugie, żeby kupić sobie to samo i dodatkowo jeszcze wygenerować zysk, więc tak de facto najlepiej by było, żeby urządzenie wypracowało ci tak naprawdę 300% zysku, czyli tak zwrot twoich pieniędzy, zakup jeszcze raz i jeszcze twój zysk, tak, no więc... Dokładnie tak, najważniejsza jest ta kalkulacja, żeby sobie w ogóle sprawdzić, czy te 25 lat opłaca ci się inwestować 100 tysięcy kapitału, żeby zarobić 50 tysięcy z tego, czy tam powiedzmy 100%, tak? Tak jak powiedziałeś, ludzie się nie znają na biznesie, próbują januszować, widzą też, jak powiedziałem, ja u sąsiadów i nie patrząc na kalkulacje, po prostu skąd biorą, bo w telewizji mówią, nie? Zgadza się, tak. Tak, sąsiad ma, to znaczy, że ja muszę mieć, nie? No. Dokładnie tak. I szczerze mówiąc, miałem kontakt z kilkoma firmami fotowoltaicznymi przy okazji tego projektu ogrzewania koparkami. No i faktycznie, no to są ich słowa, tak? To są ich słowa. Wiem, jak to działało u nich. Po prostu zresztą nawet pokazywano nam na mapkach, że jeżeli była instalacja fotowoltaiczna na 9 kWp, no to w okolicy cała, od razu wiesz, cała wioska miała już wtedy ten instalację z tej samej firmy. No to tak to działa. Jeden rolnik ma, no to drugi też musi mieć. Tak, nie, no oczywiście. No ja teraz świeżo akurat, co prawda ja nie zajmuję się instalacją fotowoltaiki, ale świeżo robiliśmy taką instalację, robiliśmy zasadniczo podłączenie, bo to jest człowiek, który ma duże gospodarstwo rolne i on akurat potrafi liczyć pieniądze i on sobie to policzył, bo najpierw założył na domu,
No i miał wgląd, jak to wygląda, jak to wygląda cenowo, ile mu się, o ile mu rachunki spadły i tak dalej. A że ma duże gospodarstwo, to założył sobie taką instalację 2x40 kW. No i myśmy mu tam wykonywali przyłącza do tego, tak, energetyczne. Więc no tutaj jemu akurat z racji tego, że gospodarstwo tak czy siak zużywało dużo energii, no to w tej chwili faktycznie te jego rachunki spadną, tak? No to jest biznes, który będzie mu tam oszczędzał kilka czy kilkanaście tysięcy złotych w skali miesiąca, tak? Więc no to jest dobre, tak? Ta instalacja się zwróci, tak? A wiesz, a są ludzie, którzy no kupię i tak, no, tak nie do końca wie po co, tak? No płacę, no co masz, płacisz 70 zł na przykład w bloku rachunek za prąd i będziesz zakładał fotowoltaiczne panele, tak? No tak, to jest sens. No po prostu tak jak powiedziałeś, no ludzie po prostu chcą, bo to wygląda, bo to innowacja, bo to coś nowego. Budują dom, to mówią, a już wezmę te panele, wiesz, bo Rysiek ma też panele i mówi, że dobrze. Ale tak jak ty powiedziałeś, no tutaj panele to są głównym, myślę, że takim narzędziem do zarabiania i do inwestycji, natomiast w przypadku, kiedy masz działalność, kiedy faktycznie duże, horrendalne masy energii zużywasz i z 200 tysiącami zaoszczędzisz sobie 30 tysięcy miesięcznie, no to to jest interes, tak? No to w roku, no to już się to zwraca, no rozumiesz sam. No, jeżeli kalkulujesz i działalność twoja gdzieś tam przynosi tobie zyski, dzięki temu większe, no to no nie ma dyskusji. Oczywiście, jak najbardziej. A powiedz mi teraz jeszcze, ja jeszcze przy okazji się zapytam, słuchaj, jak to jest z tymi, bo mamy pandemię, jak to jest z tymi maszynami? Czy to faktycznie jest tak, że Chińczycy wstrzymali wysyłki? Bo wiem, że tak, S19 dopiero w maju będą wychodzić, ale tak słyszałem, że no tak de facto w tym roku to za bardzo oni tych maszyn nie wysyłają. Jest problem z zamówieniem nowych koparek. Tak, jest problem, ale mam dobrą wiadomość, wczoraj otrzymałem przesyłki. Już mam je tutaj, mam je u siebie w Elblągu. Za chwilkę miałem nagrywać właściwie film o podłączeniu urządzenia. No tak po prostu sobie z nudów, z kwarantanna już daje się we znaki. Więc jak najbardziej nagram te wideo. I krótko mówiąc, mamy dużą przewagę. Nie wiem, czy jestem jedyną firmą w Polsce, z tego co mi wiadomo, tak jest, która ma otwarty kanał logistyczny z Chinami. Oczywiście robimy to nie przez Polskę, ale już szczegółów tam nie będę zdradzał. No to jest logiczne, no że to. Jak najbardziej dajemy radę i jeszcze dzisiaj pojawi się na fanpage'u fotka i wideo po prostu z tych maszyn. Tak, że tam są. Ale to są S17 maszyny? Czy 17 M21S. Te dwie modele się dojechały. W przyszłym tygodniu czekamy na Black Minery od Hash Altcoin. Czekamy jeszcze na, przepraszam, że zaraz sobie przypomnę, też czekamy jeszcze na What Minery M20S. Czekamy jeszcze na Black Minera Mini. Coś jeszcze było. Aha, i 10 silikonów A10 ETH Master. Też mają być u nas w przyszłym tygodniu, więc też oczywiście pochwalimy na fanpage'u, jak już tylko dolecą. Jestem pewny kanału naszego. Wspomniałeś ETH Master, czyli co, do ETH jakieś maszyny nowe? Tak, bardzo popularna teraz maszynka A10, inna silikona. Wygląda jak ASIC, aczkolwiek na 99,9% jestem pewien, że to jest GPU. 750 W zużycia, 500 MHz, rakieta. No to rakieta, faktycznie. To. Co, nie zaglądaliście tam jeszcze do środka, do maszyny? No jeszcze nie, pierwsza ma być u nas właśnie teraz dostawa i czekam z niecierpliwością, jak to tam będzie wyglądało, bo wiesz, na stronie niewiele pisze, tak. A ja też nie ufam tak dokładnie tym chińskim stronom, wolę zobaczyć maszynę bezpośrednio z moim elektronikiem. I wtedy zrobimy sobie taki mały unboxing. No to fajna sprawa, bo powiem ci, że ostatnio się obudziła nawet firma Bitmain, która stwierdziła, że wypuszczają jakiś nowy soft do Antminera E3, który, o ile dobrze pamiętam, kopał Ethereum i że już rzekomo w kwietniu miał być likwidowany, bo to jest w ogóle nieopłacalne, a na nowym firmware'ze będzie jeszcze jednak do listopada się kopało na tej maszynie. Także to może być może odpowiedź na tą maszynę, tak, która się tu od Nisilicona pojawiła, nie? Zdecydowanie tak, wiesz, Bitmain, każdą złotówkę, jaką widzisz, że na rynku można ściągnąć, każdego dolara, każdego juana, no to Bitmain tam jest. Tak jak właśnie powiedziałeś, K5, też już powstała kolejna maszyna z kolei, E3, tak jak powiedziałeś, E3 do Ethereum, teraz powstała K5 pod CKB multialgorytmowy, takie, gdzie w ogóle się żaden inny producent ASICów nie zajął tym, bo to jest taki multialgo, bardziej FPGA. Więc no, Bitmain jest wszędzie tam, gdzie jest jakakolwiek szansa zarobienia pieniędzy. I tak, jak powiedziałeś, E3 to jest odpowiedź taka na A10,
No ale ten fork teraz Ethereum trochę pokrzyżował pewnie im plany, stąd też przedłużenie i zmiana firmware'u, nie? Ale wiesz co, zapytam Cię jeszcze jedną rzecz, już tak na koniec, bo poruszyłeś temat FPGA. Powiedz mi, czy są w ogóle faktycznie, bo układy FPGA miały być totalną rewolucją. Ja pamiętam, że nawet spotkałem się z ludźmi, którzy projektują układy FPGA i oni mieli pomysł, że będą robić koparki, bo rzekomo oni dla wojska robili zamówienia i faktycznie udało im się i oni twierdzili, że potrafią to zrobić. Ja mówię, słuchajcie, ile ich wyprodukujecie, wszystkie zabierzemy, a jestem pewien, że nie będzie w stanie. I generalnie o tych FPGA to słyszymy co chwilę, że to jest rewolucja, bo to będzie połączenie mocy ASIC-a i elastyczności GPU, ale tak de facto, no, do kopania kryptowalut, no, te FPGA to jakoś tak niespecjalnie jak na razie, z tego co wiem. Więcej z tym problemów niż faktycznie z tego jest pożytku. Tak, masz rację. To jest takie połączenie tego ASIC-a z GPU, natomiast jeśli chodzi o tą elastyczność GPU, to też tak nie do końca, bo te algorytmy z dnia na dzień się pojawiają nowe, tak? Często producenci, powiedzmy jak w przypadku Hash Altcoin, z którym mamy dystrybucję bezpośrednio wyłączną na Polskę, no to oni zmieniają te algorytmy stale, raz na dwa tygodnie dodają kolejny po prostu, tak? I update'ują to. My musimy z kolei do klientów rozsyłać te algorytmy, oni muszą je instalować. Wiesz, to jest problematyczne. To jest dla tych kopaczy w ogóle takich domowych, którzy mają jedną, dwie koparki. Nie proponowałbym rozpoczynania przygody od Blackminera, od właśnie tego typu urządzeń FPGA. I dobrze powiedziałeś, to jest jeszcze temat, który będzie dopiero weryfikowany, będzie sprawdzany. To jest jeszcze świeży temat, jeśli chodzi o kryptowaluty. Natomiast o tyle fajniej w FPGA taka korzyść, że poza tym, że jest to urządzenie do kopania kryptowalut, możemy go wykorzystać do różnych innych czynności. Nie będzie to tylko drogą grzałką, jak w przypadku ASIC-a, nawet kiedy krypto tam się nie będzie opłacało. Tak, szczególnie, że Microsoft zapowiedział ostatnio, że nawet o patent wystąpił, że będziemy kopać przy użyciu ciepłoty własnego ciała. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądać przyszłość. Faktycznie ja to nie do końca tak wierzę. Bardziej chodzi mi o to, że może to będzie jakaś tam, może coś, no trudno powiedzieć, tak, co tam w głowie siedzi ludziom z Microsoftu. Jedno można przyznać, na pewno im pieniędzy nie zabraknie na swoje pomysły. Tak. Ludzi pieniędzy i mnie zabraknie nigdy, szczerze mówiąc. Tak, dokładnie. Dobra, Michale, bardzo serdecznie Ci dziękuję za te wszystkie porady. To na pewno wielu osobom otworzy oczy. No i przede wszystkim, no tak jak ten bez ściemy, tak, bo to jest najważniejsze. Najgorzej, tak, jak ludziom się naobiecuje nie wiadomo czego, a to bardzo mi się spodobało, co powiedziałeś, że swoim klientom nawet odradzasz, chcesz ich od ten, jak to się mówi, klient musi być zdecydowany, żeby zakupić, tak, no, bo później wiadomo, że klient niezadowolony to zrobi większy dym niż 100 zadowolonych, tak, więc... Dokładnie tak. I tak jak powiedziałeś, Michael, ja też prowadzę kantor, więc ja czasami staram się rozgraniczyć, dla kogo jest lepiej teraz kupić bitka, niż zacząć kopać kryptowaluty, więc jeżeli już to doradzę, a nie, no ale dzięki za naprawdę świetny odcinek i za zaproszenie przede wszystkim Ciebie. No, myślę, że w przyszłości na pewno Cię znowu zaproszę, że sobie pogadamy na różne ciekawe tematy. Bardzo miło, jeszcze raz dziękuję. Wszystkim widzom również dziękuję za uwagę i miłego dnia, miłej kwarantanny. No, na razie, cześć.